Piątek 1 marca, Karolina Paras, witam Państwa, zapraszam na informacje piotrkowskie. Dziś w programie powiemy o przedwiosennych pracach w mieście. Pokażemy bal karnawałowy na piotrkowskim lodowisku oraz wystawę, która rozpoczyna obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie. Zima chyba odpuszcza, co widać po pracach, jakie toczą się w mieście. A my zaczynamy od Placu Niepodległości, bo tam prace idą pełną parą. Rozpoczęła się wycinka drzew i konarów. Prace są już bardzo zaawansowane. W sumie z placu zostanie usuniętych 40 drzew, które zagrażały bezpieczeństwu. W ich miejsce zostaną zasadzone nowe drzewa. Pozostałe zostaną poddane pielęgnacji. Po uporaniu się z tą częścią prac przyjdzie kolej na wyburzenie szaletu i modernizację całego placu. Po modernizacji w parku pojawią się m.in. ładowarka ze stacją Wi-Fi, stacja naprawcza dla rowerów oraz urządzenie smart, słup ogłoszeniowy. Koszt robót to blisko 2 800 000 zł. Miasto z budżetu wyda tylko nieco ponad połowę tej kwoty, bo resztę, czyli około 1 300 000 zł, zostanie dofinansowane z projektu Młode Stare Miasto, na realizację którego Piotrków Trybunalski pozyskał dofinansowanie unijne. Z Placu Niepodległości przenosimy się na Stadion Concordii, gdzie wiosenne porządki już się rozpoczęły od pielęgnacji murawy. Sezon wiosenny na Stadionie Concordii rozpoczął się od przeglądu ogólnego i szczegółowego murawy boiska. Nowa trawa jeszcze nie wyrosła, ale czas sprawdzić stan ubiegłorocznej. Zaczynamy sezon wiosenny na naszych boiskach. Tu jak zwykle będzie pełne obłożenie, obciążenie, a nawet przeciążenie. To co za nami to płyta boiska głównego. Na tym boisku mamy realną szansę rozegrać w czerwcu wojewódzki finał Pucharu Polski piłce nożnej. Wojewódzki finał Pucharu Polski w piłkę nożną to ważna impreza, o którą zabiega nasze miasto. Dlatego tak ważna jest dbałość o nawierzchnię boiska. W jakim stanie jest ta trawa? Można to teraz zweryfikować jakoś? Teraz jeszcze śpi, no, także jakiekolwiek zabiegi muszą być prowadzone ostrożnie. No, ocena weryfikacyjna to zdecydowanie za wcześnie. No, w lutym w mojej ocenie jeszcze jest zima i trawa z całą pewnością jeszcze nie wegetuje. Przyroda jeszcze póki co śpi, dopiero zaczyna budzić się. No jeszcze funkcjonuje lodowisko ośrodka sportu i rekreacji. A to, co tu robimy, to dopiero wstępne zabiegi pielęgnacyjne. Kiedy będzie można powiedzieć, jaki jest stan nawierzchni? No, myślę, że wtedy, kiedy OZPN wyda weryfikację, no myślę, że teraz zdecydowanie za wcześnie, żeby weryfikować nasze boiska. No póki co to boisko z tyłu za nami jest weryfikowane, no ale nie mamy kompleksów. Pojeździłem po gminach sąsiednich, te, które mają boiska i są zweryfikowane przez OZPN. No zgromadziłem dokumentację fotograficzną, także nie mówiąc o innych, mogę powiedzieć, że nie powinniśmy mieć kompleksów. Ono jest płaskie, zarośnięte i właściwie pielęgnowane przez właściwych ludzi i właściwe maszyny. W tej chwili na boisku Concordii wykonywane są pierwsze zabiegi pielęgnacyjne. To już ostatnie chwile, kiedy można poszaleć na miejskiej ślizgawce. Tradycyjnie w Dniu Słodkiego Pączka na piotrkowskim lodowisku pojawiły się najróżniejsze postacie z bajek i nie tylko. Na piotrkowskim lodowisku piruety w trakcie nietypowego balu wykręcały nie tylko zwierzątka, ale i królowie, superbohaterowie czy postaci nie z tej epoki. No bardzo super, dobrze. Bardzo fajnie. Tak, bardzo pozytywnie. Wesoło. I możemy tutaj odkryć swoje umiejętności. Ale bal karnawałowy to równa się taniec, a tutaj możecie trochę potańczyć na łyżwach. Tak, tak, no tak, mamy taniec. Tak. Dajecie radę tańczyć na łyżwach? Tak. No, tak. Bardzo fajnie jest. Bardzo lubię akurat lecieć na łyżwach, więc fajnie. A bal to też dobry pomysł, by na lodzie go odbyć? No tak, nigdy nie słyszałam o takim pokazu, ale fajnie jest akurat. Fantazji i dobrego humoru nie można odmówić młodzieży, ale również i pedagogom. Bal to nie tylko okazja do wcielenia się w inne postaci, ale i do sportowej rywalizacji. W trakcie balu uczestnicy wzięli udział w sztafecie. Po raz pierwszy prowadziliśmy, ze względu na nasze słońce, tak zwany slalom australijski, który polega na tym, że jeżdżą wszyscy drużynowo. Wszystkim się to spodobało, widzę, że nawet fajniej niż sztafeta, chyba to wprowadzimy już teraz co roku. 8 drużyn brało udział w dwóch kategoriach wiekowych, także myślę, że wszyscy zadowoleni, walka była do samego końca. Bal na lodzie to tradycja ośrodka sportu i rekreacji, ale również jedna z ostatnich okazji do założenia łyżew. Po raz ostatni w tym sezonie będzie można skorzystać z miejskiej ślizgawki w najbliższą niedzielę 3 marca. Tańczy,
Dziś w całym kraju obchodzimy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Piotrkowie obchody rozpoczęto w południe otwarciem wystawy Zapomniane ogniwo w pierwszym liceum ogólnokształcącym. 13 instalacji poświęconych bohaterom podziemia. Tak wygląda wystawa, którą przygotował IPN w Łodzi. Dziś można było o niej posłuchać i ją zobaczyć w pierwszym liceum, miejscu, które związane jest z historią konspiracyjnego podziemia. Konspiracja młodzieżowa, zapomniane ogniwo, czyli staramy się narrację historyczną też przenieść na poziom nie tylko przypominający organizacje zbrojne, które działały po II wojnie światowej walcząc z systemem komunistycznym, ale też opowiedzieć o buncie młodzieży, buncie przeciwko komunistom, organizacjom młodzieżowym, które w latach szczególnie 1948-1954 były fenomenem w skali kraju, gdzie mówimy prawie o 1000 organizacji niepodległościowych, przez które przeszło prawie 11 tysięcy osób. Wystawę tworzy 26 sylwetek konspiracyjnych bohaterów. Są zdjęcia bohaterów, fragmenty dokumentów i zapisków tajnych organizacji działających w Polsce w latach 1944-1956. Wystawie towarzyszyły lekcje historii. O bohaterach wystawy zgromadzonym uczniom klas humanistycznych opowiadał jej organizator. Dla mnie najważniejsze jest to, że ludzie nie zapominają innych ludzi, którzy powinni być obecni i powinni dawać przykład, że nie wolno właśnie zapominać takich tak ważnych wydarzeń, po prostu dzięki którym właśnie to państwo jest i po prostu jest takie, a nie inne. Wystawa będzie jeszcze pokazywana w Łodzi oraz Tomaszowie. W Piotrkowie można ją oglądać do 8 marca w holu pierwszego liceum ogólnokształcącego. Choć funkcjonuje dopiero od kilku dni, to już 500 000 osób w Polsce skorzystało z nowej możliwości rozliczeń za pomocą programu Twój e-PIT. Wśród tej rzeszy są oczywiście piotrkowianie, którzy otrzymali nawet już zwrot nadpłaconego podatku. 1 marca to półmetek rozliczenia z fiskusem. Okazuje się, że w tym roku wiele osób rozliczyło się wcześniej niż zwykle, a to dzięki nowej usłudze Twój e-PIT. Wielu podatników do nas przychodzi, wielu podatników z domu sama wypełniła już swoje PIT-y. Już udało nam się zwrócić podatek około 5000 podatnikom, więc jesteśmy dość zadowoleni, daleko jesteśmy już w tej akcji. Podatnicy na rozliczenie z fiskusem mają czas do 30 kwietnia. Szlachetny dźwięk skrzypiec, dostojne brzmienie fortepianu oraz niebanalny głos. To wystarczyło młodym artystom, by wzruszyć i rozbawić publiczność zebraną podczas czwartkowego recitalu w Miejskim Ośrodku Kultury. W Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury pomieszczenia wypełniły się niezwykłą muzyką. Dobór repertuaru oraz aranżacje młodych wykonawców wzbudzały niemały podziw. Podczas czwartkowego spotkania zaprezentowała się debiutująca wokalistka Oliwia Łubowska przy akompaniamencie Piotra Grzelaka na fortepianie, Aleksandra Patuszyńskiego na skrzypcach oraz grupy przyjaciół z zajęć wokalnych. I dzisiaj odbył się mój koncert. Lubię śpiewać piosenki, które mają dla mnie duże znaczenie. Przede wszystkim zwracam uwagę na ich tekst, ponieważ śpiewam po to, aby przekazać moje emocje, aby to jest taka forma właśnie otwarcia się na świat, ponieważ ja na co dzień jestem raczej dosyć taką skrytą osobą, a na scenie po prostu staram się pokazywać wszystkie swoje emocje i to jest właśnie dla mnie wspaniała okazja. Muzyka, która była główną bohaterką spotkania, stała się środkiem przekazu ważnych informacji. W wykonaniu młodych ludzi dojrzała tematyka piosenek trafiała prosto do serc publiczności. Warto dodać, że spotkania z cyklu Śpiewam Piotrków wzbudzają spore zainteresowanie mieszkańców Piotrkowa. Bajka bawi i uczy, to udowadniają wolontariusze z Piotrkowskiego Centrum Wolontariatu w ramach programu Bajki bez barier, dzięki lekturom wolontariusze przybliżają najmłodszym zagadnienia związane z akceptacją osób niepełnosprawnych. Najpierw bajka, a później rozmowa o treści. Tak cyklicznie wyglądają spotkania w ramach akcji Bajki bez barier. We wtorek w Bibliotece Pedagogicznej młodzi ludzie oswajali temat związany z chorobą nerek i koniecznymi w tym przypadku dializami.
Zajęcia są pod nazwą Bajki bez barier, czyli opowiadamy dzieciakom o różnych chorobach, niepełnosprawnościach, innościach, po to, żeby tak naprawdę ich oswoić. Często okazuje się tak naprawdę, że wśród swoich rówieśników mają właśnie kolegów czy koleżanki, którzy na przykład mają zatopowe zapalenie skóry, czy właśnie mają dializę nerek. Łatwiej jest im to zrozumieć i myślę, że wiedzą po prostu, jak zachować się wśród rówieśników, więc dlatego to po prostu robimy, tak, żeby łatwiej im było coś zrozumieć i żeby się nie bało, bo wiadomo, że to, czego nie znamy, budzi nasz lęk. Podczas spotkania dzieci wzięły też udział w przygotowanych przez wolontariuszy zabawach integracyjnych. Te miały na celu nie tylko integrację, ale także otwarcie poprzez zabawę na innego człowieka. Zapraszam na magazyn Werbum oraz Rozmowę Dnia. Gościem Elżbiety Jarszak będzie naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim. Rozmowa będzie dotyczyła oczywiście rozliczeń. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanego weekendu. Do zobaczenia. Ósma niedziela zwykła. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo, nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Ewangelia na ósmą niedzielę zwykłą, poprzedzającą okres Wielkiego Postu, kieruje nasze myśli ku napominaniu. Chrystus mówi o belce i o drzazdze. Drzazga wokół człowieka i belka. I mówi wprost, jakże możesz mówić do człowieka, wyjmij drzazgę ze swego oka, gdy sam w swoim posiadasz belkę. Nie wolno upominać, jeżeli samemu nie jest się w porządku. Uczmy się zatem szczerości i prawdziwości w swoich postępowaniach. Zawsze powtarzam to szczególnie rodzicom, którzy wychowują młode pokolenie, żeby za słowami kryły się konkretne postawy, prawdziwe postawy, wiarygodne postawy, które ukształtują tego młodego człowieka. Dlatego nie można mówić Jasiowi, Jasiu, pamiętaj, mów tylko prawdę, bo tylko prawda wyzwala. Tylko prawdę, pamiętaj, kłamstwo jest czymś obrzydliwym, ale Jasiu, gdyby dzisiaj dzwoniła do nas ciocia Zosia, to powiedz, że nas nie ma w domu. Jak taki Jasiu może nauczyć się mówić prawdę, jeżeli jest manipulowany od maleńkości? Kończy się dzisiejsza Ewangelia słowami, człowiek ze swego serca wydobywa to, co tam ukrył. To jest właściwy skarbiec człowieka. Jeżeli to serce jest pełne miłości,
to wokół człowiek tą miłość rozda. Ale jeżeli jest pełne nienawiści, to możemy być pewni, że tą nienawiścią podzieli innych. Dlatego bądźmy wierni prawdzie, kształtujmy dobrze nasze serca i niech będą pełne miłości, bo tej miłości potrzeba nam i wszystkim wokoło. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest dzisiaj Kamil Łyszkowski, naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o rozliczeniach, bo to, panie naczelniku, można powiedzieć, półmetek rozliczeń. Tak, jesteśmy w trakcie dość mocno. Akcja trwa, wielu podatników do nas przychodzi. Wielu podatników z domu sama wypełniła już swoje PIT-y. Już udało nam się zwrócić podatek około 5000 podatnikom, więc jesteśmy dość zadowoleni. Daleko jesteśmy już w tej akcji. Od kilku lat jest taka możliwość, że można wysyłać swojego PIT-a wprost do Urzędu Skarbowego, ale w tym roku jest jeszcze jedno udogodnienie, bo ten PIT już jest niemalże wypełniony. I stało się to ta dodatkowa możliwość około 2 tygodni temu zaistniała. Czy zauważył pan to, że wzmożona wtedy była wypełnialność tych PIT-ów, że ludzie rzeczywiście korzystają z tego? Na pewno tak. Twój PIT okazał się sukcesem, co widzimy już po liczbach. Jeśli już w Polsce ponad 500 000 ludzi wypełniło w ten sposób zeznania, a dla porównania z takich ułatwień, które wprowadzaliśmy wcześniej, korzystało niecałe 200 000 ludzi, więc przez całą akcję zeznań, więc niewątpliwie to się ludziom podoba. Nam też. Jest to proste do wypełnienia. Dużo mniej błędów można popełnić. Najtrudniejszym elementem niewątpliwie jest zalogowanie się. I tutaj mamy najwięcej pytań, najwięcej problemów. No właśnie, bo tam w logowaniu, to może na chwileczkę się zatrzymajmy. Trzeba podać na początku 2 cyfry. Przychód z ubiegłego roku i przychód z tego roku. I co jest trudnością? Przychód z zeszłego roku, a z tego roku podajemy z PIT-u 11 jedną tylko pozycję. Nie sumujemy tego, jak było przyzwyczajenie wcześniej przy PFR. Nie obliczamy od razu, bo to już zrobi za nas automat. I dodatkowo musimy jeszcze, obecnie wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie, podać łączną kwotę zwrotu, jaki otrzymaliśmy nadpłaty lub ewentualnie podatku do wpłaty. Zwrotu łączną, jeżeli ktoś miał ulgę na dziecko także ze składek społecznych, to musi sumować te kwoty, ile łącznie faktycznie otrzymał na konto. Niestety wprowadzono to utrudnienie troszkę w logowaniu ze względu na bezpieczeństwo. Mhm. Niestety ten system, dostęp do tych danych musi być bardzo bezpieczny, bardzo zabezpieczony. Więc tak. Była taka chwila, kiedy mówiło się, że pracodawca na przykład może podejrzeć nasze rozliczenie. Ale tak, właśnie to było zagrożeniem i dlatego wprowadzono. Zostało uszczelnione. Tak. Jeżeli ktoś nie umiałby się zalogować albo nie umiałby tego wypełnić, to oczywiście zawsze może skorzystać z pomocy Urzędu Skarbowego. Zapraszamy do nas. Mamy 2 stanowiska przygotowane. Pomożemy się tam zalogować, jak ktoś nie potrafi. A dalej jest naprawdę łatwo. Widzimy swoje PIT-y 11, widzimy, jaki był przychód, widzimy, jaka kwota nam jest sugerowana, że jak to rozliczenie będzie dokonane z automatu. Widzimy swoje ulgi na dzieci, widzimy organizację pożytku publicznego, na którą w poprzednim roku przekazaliśmy pieniądze, więc mamy w zasadzie większość zeznania, w wielu przypadkach całość zeznania wypełnione. Oczywiście, jeśli ktoś, komuś urodziło się dziecko, musi to dziecko dopisać. Najlepiej po PESEL-u. Od razu zwrócę uwagę, jeśli się urodziło dziecko, to od danego miesiąca za pełny miesiąc przysługuje nam odliczenie. Więc tak, tą liczbę miesięcy, w tej liczbie miesięcy uwzględniamy też ten miesiąc, w którym się dziecko urodziło. Zatrzymajmy się na chwilę właśnie przy tej uldze na dziecko. Dziecko się urodziło, ale dziecko też kończy 18 lat i podejmuje na przykład pracę, albo kończy 26 lat i jeszcze studiuje. Tak, powiedzmy, do jakiego... Do ukończenia, do 18 roku życia nie mamy problemu. Dziecko odliczamy.
Po ukończeniu 25 roku życia dziecka już nie odliczamy. I też to jest temat zamknięty. Zaś do, między 18 a 20, a ukończeniem 25 roku życia możemy odliczać dziecko, jeśli normalnie się uczy. Czyli normalnie w tym naszym systemie edukacji. Wszystko jedno, czy w szkole prywatnej, czy w państwowej, ale w szkole w ramach naszego systemu edukacji. Czy to są studia dzienne, czy zaoczne? Wszystko jedno, czy dzienne, czy zaoczne, czy wieczorowe. Przy czym jest dodatkowe ograniczenie. Dziecko nie może uzyskiwać znacznych dochodów. Ten próg obecnie wynosi na poziomie dochodów zwolnionych, czyli na poziomie 3000. Ale jakieś dochodów. Może sobie jakieś student dorabiać. Tak? Jakieś może, jeśli niskie uzyskuje, to oczywiście nie ma problemu. Jeśli student normalnie zarabia, normalnie pracuje na umowę, nawet na minimalne, no to już takiego dziecka nie odliczymy. Wszystko oczywiście będzie można znaleźć w odpowiednich i broszurkach, i wyjaśnieniach, i dowiedzieć się szczegółowo w Urzędzie Skarbowym. Oczywiście, że tak. Przy czym w tym twój EPIT zawiera znaczną ilość podpowiedzi. I dotyczących ulg, i dotyczących wyjaśnień. Te odpowiedzi nie narzucają nam się, za każdym razem musimy ją rozwinąć, więc naprawdę zachęcam chociaż do zalogowania się i zobaczenia tego. Przyznam, że sam byłem sceptyczny co do tej usługi, a działa rewelacyjnie. Jest naprawdę wypełnienie mojego zeznania z ulgami na trójkę dzieci, z jakimiś tam odliczeniami z tytułu darowizn, z tytułu internetu, zajęło mi może, i z doliczeniem małżonki zajęło mi może 10 minut. Zatrzymajmy się w takim razie przy internecie. Kto może odliczyć tą ulgę na internet? Czy to co roku można odliczać, bo przecież dzisiaj każdy ma internet w smartfonie, prawda? Obecnie tą ulgę można odliczać wyłącznie przez 2 lata i trzeba posiadać faktury, na których ten internet jest wyodrębniony. To jest najważniejszy warunek, proszę Państwa, bo oczywiście ktoś ze smartfona może korzystać też w domu, może korzystać na miejscu, więc jeżeli ulga jest związana ze smartfonem, to tak, ale nie może to być faktura, na której widnieje po prostu abonament i wszystko mamy razem. Ten internet musi być wyodrębniony i wtedy odliczamy kwotę internetu do kwoty około 700. Chyba, że ktoś ma inny internet na przykład. Tak, oczywiście, prawda? Oczywiście, że tak. Czyli 2 lata i już koniec, tak? 2 lata i koniec, niestety. Nie ma okres karencji i później znowu. Nie. Czyli jak ktoś już odliczył, to już może zapomnieć o takiej ulgi. Ulgi inwestycyjne na remont mieszkania, na remont domu, na zakup mieszkania, czy takie w ogóle funkcjonują? Obecnie takie ulgi nie funkcjonują. Od 2019 wejdzie w życie ulga termomodernizacyjna, ale mówię, będziemy z niej korzystać dopiero w przyszłym roku. Możemy się tu omówić szczegółowo, jakie będą z nią problemy, jakie będą pytania, ale przyznam, że nawet jeszcze podatnicy nie trafiają do nas. Czyli ona dopiero wejdzie w życie od tego roku, w 2018 roku pytania. Jakie jeszcze ulgi są takie najbardziej Bardzo popularne? Bardzo popularna jest ulga rehabilitacyjna i tutaj jest olbrzymia zmiana na korzyść, jeśli chodzi o urzędy i o podatników jednocześnie, ponieważ od 2018 ta ulga przysługuje za używanie samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych do kwoty 2280. Nie jest określone, na co ma być używany ten samochód. Nie jest określone, że muszą to być dojazdy na jakieś turnusy rehabilitacyjne, coś takiego. Nie musimy sprawdzać, czy ktoś miał turnusy rehabilitacyjne, ile wydał na to paliwo. Nie musi tej całej dokumentacji pilnować, bawić się. Przysługuje osobie niepełnosprawnej. Chyba, właśnie chyba warunkiem jest to, żeby było orzeczenie o niepełnosprawności. Oczywiście warunkiem jest orzeczenie o niepełnosprawności, ale to jest jedyny warunek. Wcześniej, gdy te warunki były obostrzone, weryfikowanie tej ulgi zarówno ze strony urzędników, jak i podatników było czymś bardzo ciężkim. Ale czy samochód musi być własnością osoby? Tak, samochód musi być własnością lub współwłasnością oczywiście. Może to być współwłasność, zdarza się czasami w 5%. Nie stanowi to problemu. Wiadomo, że jeśli ktoś jest niepełnosprawny, a wozi go syn po prostu albo córka, bo pani nie może się poruszać i nawet po zakupy ma problem, to tak, ta ulga jej przysługuje, jeśli jest współwłaścicielem tego samochodu. Czy w dobie, kiedy wiele osób rozlicza się przez internet, jeszcze takie dni otwarte Urzędu Skarbowego są wskazane, czy nie, jak pan myśli? Takich typowych dni otwartych Urzędu Skarbowego nie robimy. Będziemy jak zwykle w galeriach, tym razem będziemy w 2 galeriach handlowych, ale tylko jednego dnia i mamy nadzieję, że właśnie twój EPIT będziemy tam mogli pokazać osobom. To może na zakończenie dzisiejszej rozmowy zaprosimy po prostu zainteresowanych do tych galerii. Kiedy to będzie?
15 lub 16 marca, przyznam, że w godzinach 12-20 to będzie w sobotę, nie pamiętam jak wypada sobota. W połowie marca, mniej więcej za 2 tygodnie. Tak, w połowie marca. Ja chciałbym jeszcze prosić o jedną rzecz. Szanowni Państwo, no niestety, ale nie przychodźcie do nas z fakturami, nie będziemy Państwu zliczać faktur. Państwu, mamy zasadę samoopodatkowania. Ulgi odliczacie niestety sami, sami zbieracie swoje ulgi, sami zliczacie swoje darowizny i sami je uwzględniacie w PIT-ie. Możemy pomóc się zalogować, możemy pomóc przejść przez proces weryfikacji i przez proces podpisywania, ale ulgi musicie policzyć nadal sami. Powiedział Kamil Łyszkowski, nasz dzisiejszy gość, naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim, któremu bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do studia. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. We'll be right back.